7 grudnia nastąpi otwarcie ofert na kupno nieruchomości Sukcesja, czyli znanego w Łodzi centrum handlowego. Cena wywoławcza to 126 milionów złotych i od jakiegoś czasu ludzie na rynku nieruchomości zaczynają zadawać sobie pytanie, czy nieruchomość zostanie sprzedana i za jaką kwotę. Wydaje się, że sprzedana ona zostanie. Pytanie tylko, czy zostanie od razu zagospodarowana i od razu tam ruszy handel, usługi, czy też innego rodzaju działalność. Szczególnie, że mamy w tej chwili do czynienia z pandemią i z zamknięciem obiektów handlowych. Ale zostawiwszy nawet na boku pandemię, warto przypomnieć, że Sukcesja od początku miała podgórkę. Znaczy ona została otwarta jako centrum handlowe, w którym bardzo duża część powierzchni była niewynajęta, co się rzadko zdarza na rynku nieruchomości handlowych tego rodzaju. Wydaje się zatem, że tak duża liczba lokali tylko i wyłącznie handlowych, tylko i wyłącznie na sklepy, nie sprawdza się w tej lokalizacji i zakładam, że nowy właściciel Sukcesji weźmie to pod uwagę. Biorąc to pod uwagę, będzie musiał rozważyć lokalizację innego rodzaju działalności. Wydaje się, że działalność rozrywkowa, typu dość dobrze funkcjonujące kino Sukcesji, czy też siłownia, to tego rodzaju działalności pozostaną, a nawet zwiększy się powierzchnia zajęta pod rozrywkę. Tutaj szczególnie istotne znaczenie ma też fakt bliskości Politechniki Łódzkiej, dużej liczby akademików, dużej liczby studentów, którzy pewnie są naturalnymi konsumentami tego rodzaju funkcji rozrywkowych, być może również gastronomicznych. Więc zakładam rozszerzenie tego rodzaju zagospodarowania w tym miejscu. Myślę, że radykalnie zostanie zmniejszona powierzchnia handlowa, bo tak jak wspomniałem, ona się nie sprawdza. No i pytanie, czy to wystarczy dla opłacalności prowadzenia działalności typu galeria handlowa, centrum handlowe w tej lokalizacji. Wydaje się, że nie, chyba że radykalnie zmniejszeniu ulegnie działalność handlowa. Spodziewam się nawet, że handel zostanie pozostawiony tylko na parterze, na tej najbardziej przyziemnej niejako kondygnacji obecnego centrum handlowego Sukcesja. Jest to na pewno trudna inwestycja, ale z drugiej strony zlokalizowana w korzystnym miejscu Łodzi, w związku z tym na pewno znajdzie nabywcę. Jeszcze raz powtórzę. Pytanie brzmi tylko, czy od razu zostanie to otwarte jako centrum rozrywkowe i w jakim stopniu będzie tam zlokalizowana działalność handlowa. Moim zdaniem w znacząco mniejszym, na korzyść, powtórzę, rozrywki i gastronomii. Można jeszcze rozważyć oczywiście działalność biurową i wynajęcie choćby jednego piętra na biura, a może również na prywatne akademiki, zważywszy bliskość Politechniki Łódzkiej. No ale to wymaga już dużej kreatywności w projektowaniu tego centrum, no i oczywiście przebudowy i nieco większej inwestycji. Cóż, trzymamy kciuki za tę licytację.